Cześć, witam na moim kanale. Zobaczcie, co mam dzisiaj za grę. Na pewno starzy gracze, przepraszam tu za określenie starzy, ale ja też jestem stary i to jest Diablo 2. No i słuchajcie, jestem ciekaw, czy w ogóle spora część osób z was będzie chciała oglądać moje poczynania w Diablo 2, bo domyślam się, że ci młodsi gracze raczej powiedzą, tam przecież jest czwórka, daj mi spokój z tą starą drugą częścią. Ale są jeszcze starzy gracze jak ja, na pewno jacyś mnie oglądają albo będą oglądać i powiedzą, kurde, przecież dwójka to jest tak kultowa, najlepsza z wszystkich serii. Ja się, słuchajcie, pod tym podpisuję. Tylko w dwójkę grałem chyba na PlayStation 1. Ja nie pamiętam już tych czasów. Wiem, że miałem kolegów, którzy gdzieś tam po lanie grali gdzieś po nocach, ale co, no nie byłem aż powiedzmy z tak bogatej rodziny, żebym miał w tamtych czasach tak dobre komputery PC. Więc niestety mi nie było dane. Dopiero po jakimś czasie gdzieś na konsoli pograłem. I co najważniejsze, co mnie napędziło do tego, żeby kupić ten tytuł i grać, to to, że ja tej gry nigdy nie przeszedłem. Ja pograłem w nią, nie wiem, godzinę, dwie kiedyś i nie wiem, co się stało, że ja nie grałem dalej. Dlatego mam zamiar to nadrobić i mam nadzieję, że ktoś się znajdzie, kto będzie grał ze mną i oglądał. Gram w trybie online, więc pewnie będzie można jakoś do mnie dołączyć i grać ze mną. I najbardziej podoba mi się z tych postaci paladyn, bo jest takim rycerzem dobra. Podoba mi się po prostu i wybieram go. No i dobra, i co my tu dalej mamy? Wybierz tryby gry. O kurde. Nierankingowa? Chyba tak, po co mi jakiś ranking? Dołącz do wyścigu, do 20... Nie chcę żadnych wyścigów, ja jeszcze się nie nadaję. A zaraz, zaraz, bo tu jeszcze... Co, że jak? Postać standardowa odrodzi się po śmierci. Dodatek. Graj z najnowszym dodatkiem. Hardcore! Na pewno nie. Na pewno nie. Chyba tu muszę sobie wybierać, aha, to co chcę grać, te trzy takie opcje, tak? No to wybieram nierankingową, standardową z odrodzeniem i z najnowszym dodatkiem. Lord of Destruction, ja coś takiego pamiętam. Kurczę, coś takiego było, że moi koledzy strasznie się w tym jarali. Ja nie mam pojęcia, czym się różni Lord of Destruction od zwykłej, podstawowej części. Imię postaci? Ja chyba nie będę jakoś wymyślał, co? Ja chyba się wpiszę po prostu, bo... no i już. I mamy. Mamy! Przyjmij. Co dalej? Zmień postać, nowa postać. Graj. Gra prywatna. Pomiń. A tu są jeszcze... Dołącz do gry publicznej. Chyba tak, prawda? Kurde, ale ja nie wiem, czy... Tutaj jest jakiś... dowolny poziom postaci? Nie, no... Nie. Ja chyba na razie nie chcę dołączać nigdzie. Może jak wbiję jakiś level i się z wszystkim zapoznam, jak myślicie? Stwórz grę publiczną. Dobra, stwórzmy grę. Co? Ile tu jest opcji? Pomocy! Akt pierwszy, własna... Oh my god.
Różnica w poziomach to sobie wiem, że ustawiałem do 10 czy do 6. 8 graczy może być. Poziom normalny. A co oznacza własna gra, albo na przykład... Kurde, nie wiem, o co tu chodzi. Ale wpisuję siebie. Wpisuję siebie, a to co to jest? Gra chroniona hasłem. Różnica w poziomach. Ja bym nie chciał aż 10. To jest dużo, słuchajcie, bo ja nie wiem, ale... No nie wiem, tak z 6 leveli... Na początek nawet z 5? A jednak ustawimy sobie na razie hasło. I hasłem będzie zawsze portal, na który was zapraszam zawsze. Portal o PlayStation. PS Live. Albo pełen adres. .pl. Dobra, takie będzie hasło. Gra chroniona hasłem. Obszar grozy. A co to jest obszar grozy? Są niedostępne. Może i dobrze. Bo ja nie wiem. Stwórz grę. Dobrego dnia! Wkraczasz do obozowiska Łotrzyc. Coś takiego pamiętam. Ależ to kultowo wygląda. Jak on się śmiesznie porusza. Tak zwyczajnie, nie? Nie jest tak jak w czwórce tam, że musi być szybko. Wszystko piękne i wspaniałe. No co on tak do mnie podchodzi? Zboczeńcu! Wryja go! Nie w mieście. Dobrze cię widzieć, szlachetny paladynie. Dawno już nie widziałem na zachodzie żadnego z was. Zaszczytem będzie dla mnie pomóc ci. Na pewno doszła twych uszu wieść o tragedii, jaka spadła na miasteczko Tristram. Dobra, stary, bo jak zanim ja to będę wszystko czytał... A ktoś im powie, co ja mam robić? Dobrze ci... Czy ktoś mi powie, gdzie ja mam iść, albo... Chyba nic więcej nie ma, tak? Ja mam się tutaj... Punkt nawigacyjny. To chyba jest jakiś teleport, tak? Dobrze pamiętam? Mam nadzieję, że ta muzyka nie jest za głośno. Kurczę, może ja ją ściszę. No nie wiem, czy po prostu to... Dźwięk. Muzykę damy na 50. Dialogi, teksty, polski. Zastosuj. Drużyna. Zadania, postać. Ekwipunek, jaki fajny. Taki prawdziwy, stary i surowy. Podoba mi się. Podoba mi się. Krówka. No a gdzie ja mam iść? Gdzie tu jest jakaś lista questów? Może on coś? Witaj, partnerze. Jestem... Handel. Hazard. Na pewno nie. A nie ma tu jakiejś mapy czy coś? Skąd ja mam wiedzieć, gdzie ja mam iść? Grafika, układzone cienie. Chyba nie, co? Dźwięk, rozgrywka. Wyświetlaj wart... Ojejku. Czcionka czatu, napisy. Dobra, za dużo tego, ale... Ja nie wiem, gdzie mam iść. Pomocy. A może to tak kiedyś było?
że nie było nic takie proste jak teraz, co wszystko prowadzi cię za rękę. No ale ja nie wiem, gdzie ja mam tutaj iść. Tu jest jeszcze jakaś łuczniczka. No ona nic nie ma dla mnie. To jest skrytka, aha. A tu nie było jakiegoś takiego zejścia gdzieś do lochów, czy coś takiego? Dobra, szukamy. Nie w mieście. Jestem Akara. Najwyżej na... Plotki, siedlisko zła. Muszę jeszcze dodać, że wiele z naszych sióstr, które wyruszyły na zwiady do tego okropnego miejsca... O, fajnie, że jest polski taki lektor. Nie podoba mi się pozwolić to. Na to, żeby ten lot... Daje klimat. Zadanie zostało zaktualizowane. O! Na pustkowiu znajduje się miejsce... Mam jakiegoś questa! ...zakrowało się wiele złej mocy. Zwiadowczynie Kashi doniosły mi, że w pobliskiej jaskini... Dobra. Siedlisko zła. Nie wiem, gdzie to jest. Kurde, gdzie to jest właśnie? Ja tak będę błądził? Krwawe brzosowisko. Kolczasty szczur! O ty! Ależ fajnie się je zabija. No stare czasy mi się przypomniały. Kurde, to jest lepsze niż Diablo 4, słuchajcie. Przyjemniej się ich szlachtuje tutaj niż w czwórce. To się nazywa grywalność, bo grafika to nie wszystko, ale... Co to jest L3? Aha, ja mogę biegać tak szybko! Ole, super! Cieszę się z biegania, wow. Ale... O, jest mapa! Mordę jeża. Co to jest? A złoto podnosi sam? Lufę mu. A co to są takie... Kapliczka zdrowia. Aha, to dodaje życia. Jak mnie gonią wszyscy. Mam jakiś kaptur. Co on krzyczy? Fajne odgłosy wydają. A tam jest jakiś taki... Kapliczka ognia. Wow! Dobra, już będę wiedział, co to jest. Kapliczka ognia zieje tak... Jakimś aoe. Ja dobrze idę? A, no mam nawet staminę, że nie mogę cały czas tak biegać. Jakiś klucz mam. Ciekawe, co to za klucz. Co, on tak uciekły? Od mojej mocy. Biegamy. Biegamy, żeby się nie ociągać. Kolczasty szczur. Odkrywam mapę? Nie mam czasu. A jak wejdę do miasta? Akara jest pokazana. Aha, wszyscy są pokazani, którzy chodzą. A tutaj? Nie. Chyba jest skrzynia oznaczona czy coś.
Dobra, czyli mam szukać i iść dalej. Na to wygląda. W sumie fajnie, że nie prowadzi za rękę wszystko. Tak jak w tych nowych grach, wiecie. Tam wszystko jest opisane, albo jeszcze jakieś autotrackery, to już w ogóle dla mnie to jest porażka. Grałem ostatnio przecież ten Tower of Fantasy. Tam wszystko prowadzone za rękę. Jakieś takie... Na początku podobała mi się walka, a później jakoś tak szybko mnie to znudziło. Mnie się marzy, żeby taki Diablo 2 bo 1 zrobili taki prawdziwy remaster, że to taką nową grafiką. Ale by było super. Brałbym w ciemno. Jak nie lubię brać preorderów, tak pewnie tutaj bym się zgodził. Mamy chyba iść na dół. Ale jestem potężny, zobaczcie. Na jeden strzał. A ja coś przecież... Ja przecież mam coś właśnie, no. Na co ja czekam? Obrażenia 1 na 3. Tu 2 na 7. A co to jest za klucz? O, pamiętam te portale. Zwój miejskiego portalu. Identyfikacji. Pamiętam. Normalnie czuję się 20 lat młodszy. Naprawdę. Jak gram to. Kurde, nie wziąłem nic, co bym mógł założyć na siebie. Ale mam szczęście. Może ja sobie wezmę jakąś flaszkę właśnie, no bo... tego już dwa razy. Musiałem trafić. Nie wiem, gdzie ja idę i czego szukam. Pewnie będzie jakieś zejście do... Bożeż ty! A to co to? Co mi to daje? Taka ręka. Oszczep. O, jakiś zwój chyba był. Maczuga. Awansujesz na wyższy poziom. Wciśnij, aby przypisać punkty. O, w mordę. Przecież ja się na tym kompletnie nie znam. Aury jakieś? Ratunku! Wow, co to? Zwiększa skuteczność i obrażenia kosztem zdrowia? Ogólne umiejętności. Aury defensywne? Nie no, może chyba na początek to coś, żeby było łatwiej? Moc. Kiedy aura jest aktywna, zwiększa obrażenia. Dobra, to takie... Taki buff! Mogę to wziąć, czy nie? A gdzie jest napisane... Ile to kosztuje, czy... Masz jeden punkt umiejętności. Aha, po przytrzymaniu. Poczekajcie. To było to, tak? Kiedy aura jest aktywna, zwiększa obrażenia. Dobra, mam. Aha, jedynka tu jest. Dobra. Dobra, wszystko już czaję. Mam jakiegoś bufika. W sumie fajnie, bo... Flavia tam jest jakaś. Aha, dobra, tylko
Wow, ona też do nich strzela. O kurde. Kurde, myślałem, że to jakiś potężny potwór. Odwalczy się od niej. Zawracaj. Widać, że brak ci doświadczenia, by poradzić sobie w dziczy. No, tylko bez takich. Stój. Zanim ruszysz dalej, musisz wykonać polecenia Akary. Szukaj siedliska zła w dziczy, bliżej obozowiska. No dobra. Dzięki za info, za pomoc, wszystko i dobrego tego. Kurde, a... Poczekajcie, a tam jest jeszcze taka jaskinia mała? Tam przy tym... czymś takie fioletowe. Idę to zobaczyć. Może to o to chodzi. Ja tutaj zapierdzielam gdzieś po całej mapie. Kurde, tu jest siedlisko zła. No dobra, no, bo jeszcze nic nie wiem. Zło mieszka w tej jaskini. Zło w jaskini na pewno. Nie wątpię. O kurde, sztywny taki jakiś... Prawdziwy sztywny jest, bo... Taki wolny jest. Fajny. A tam jest jakiś szaman. Szaman... On będzie pewnie skrzeszał. Wiedziałem. Lejemy ich. O kurde, trochę za dużo. A nie wiem, czy wiecie, na Dreamcastie, na takiej konsoli, wiem, że ci młodzi, co oglądają, mogą nie wiedzieć. Kiedyś miałem Dreamcasta i tam była taka diablopodobna gra. Nazywa się Records of Lodoss War. Słuchajcie, jakie to było przekozackie. To moim zdaniem diablo się przy tym chowało. Czemu o tej grze nic nigdy nikt prawie nie słyszał? I nigdy nie było żadnej kontynuacji ani nic. Myślałem, że mogę zabić tego nietoperza. Ale ci, co kojarzą tą grę albo słyszeli, naprawdę to było takie diablo, gdzie można było uderzać kilka stworów naraz, gdzie był taki zwolnione tempo przy uderzeniach, no coś niesamowitego. Do dziś to jest najlepsza taka gra diablo podobna, w jaką grałem. Na drugim miejscu stawiam na razie Diablo 2, które właśnie sobie pykam. Chociaż w sumie, jakbym zobaczył, to... Kurde, on ich krzesza, co za gnój. Jakbym zobaczył pewnie teraz ten Records of Lodoss War na Dreamcastie, to pewnie bym uznał, że ta grafika już teraz jest beznadziejna, prawda? Bo to pewnie było graficznie nieco lepsze od Diablo. Chociaż Dreamcast nie był taki słaby. Miał moc większą chyba na tamte czasy niż PlayStation 2. Więc tak źle to nie może wyglądać. Aż sobie z ciekawości później zajrzę na YouTube'a gdzieś, czy jest jakiś filmik z tej gry. Mój stary kolega, z którym już nie mam kontaktu niestety, nad czym ubolewam, ale on bardzo lubił tą grę również. Jak zobaczył ją u mnie na Dreamcastie, to później on kupił sobie po jakimś czasie Dreamcasta i też grał w tą grę. Przekozacka była, naprawdę. To mapa, to nie. Co my tu mamy? Bełty. 2 do 4 obrażenia. To jakieś takie słabe, no. Nie chcę tego. Czekajcie, a to są wszystkie normalne, czy to... Czemu one są niebieskie? Tu jest jakiś... Berło. O kurde, to jakieś lepsze chyba. Ja tym upuszczę sobie te śmieci.
Nie chcę tego badziewia. Pamiętam, że zawsze trzeba było robić porządek, żeby wszystko się zmieściło. No, no i tak wszystko fajnie leży. Wszystko widać, co się wyrzuciło. Mega, mega jest. Diablo 2 to jest potęga, słuchajcie. Uwielbiam tą grę. Dobrze, że ją kupiłem. A teraz jest promka. Jakbyście chcieli pograć, zwłaszcza jakbyście chcieli pograć gdzieś razem i dołączyć do mojej gry, to kupcie sobie, bo ona kosztuje teraz 60 zł jakieś niecałe. No, naprawdę, no to są śmieszne pieniądze, moim zdaniem, za taki tytuł na tyle godzin. Kurde, ten gnojek. Wkurza mnie. No, za 60 zł niecałe kupicie sobie tą podstawową wersję, a jest jeszcze jakaś tam wersja Ultimate, coś tam. Ja nie kupowałem tego, bo ja nie mam pojęcia, co to za dodatki tam są w tych rozszerzonych edycjach. O kurde, tutaj chyba będzie już trudniej, co? No, no to już 4 razy trzeba machnąć. Mam jakiś skill. A dalej mogę? Ofensywne. Dodaje obrażenia od ognia oraz razi płomieniami. Zwiększa skuteczność ataku. Wow! A defensywne? Powoli przywraca punkty zdrowia tobie. O! Dobra, bierzemy to. Podoba mi się. Gdzie tu się patrzyło? Tu. Teraz jakoś inaczej wyglądam, bo mam jakąś skórę. No, zobaczcie, jak się zmieniłem. Czyli paladyn to był taki tank leczący? Co to dokładnie jest? Niech mi ktoś przypomni. No tak mi się jakoś kojarzy, patrząc na te skille. Chyba, że to nie jest żaden tank. I jest nim barbarzyńca. Kurde. Gdzie ten gnój? A te upadłe niby tak atakują i uciekają, nie? Zobaczcie. Jakby się trochę bał? O wy kurde, małe gady. Uuu, jakiś pierścień. Dobrze idę? Dobrze chyba idę. Gdzieś tutaj chyba dalej. Nie ma tu żadnego szamana. Nie ma. Padaj. O, jakiś niebieski zombie. Co to? Au! Oż ty. Kurde, jakie silne te zombiaki. Gorący trup? Jakiś magiczny? Oż ty gnoj. Kurde, te zombiaki dobre są. Au! Gin! Zaraz. Gdzie ja mam, kurde, iść? Gdzieś tu? Nie.
Martwa łotrzyca. Jestem przeciążony. O kurde. Nabrałem jakiegoś parachła. Krótki miecz 3 na 10. I trzeba go identyfikować. On jest lepszy od tego mojego. No. Mam tu gdzieś zwój, prawda? O. Użyj. Wow. Na 11, 19% do obrażeń. Nie może być naprawiony? A jak się zepsuje? Co wtedy? Pierścień też nie zidentyfikowany, nie mam. Czy mam? Mam. Umieść. Gdzie ja go mam umieścić? Zaraz, czemu ja nie mogę? Kurde, o co chodzi? O, no mogę, no co jest? Tutaj mamy jeszcze portal. A co to? Wybuchowa mikstura, obrażenia przy rzucie. Tutaj poziom 6. O kurde, złota? Dobrze ja widzę? To jakaś taka wypasiona chyba, co? Ale nie mam zwoju. A te białe, co to? Mikstura wytrzymałości. Nie mam pojęcia, co to jest. Ja mam tutaj jeszcze gdzieś iść, czy to jest już finał? O co tu chodzi? Jak mam zobaczyć zadania? O. Na pustkowiu znajduje się miejsce, w którym skoncentrowało się wiele. Pozostałe potwory 5. Ha, to ja mam chyba wszystko tutaj ubić. Kurde, gdzie one były? Kurde, żebym wiedział wcześniej, to bym nie zostawiał ich. No, nagłośnienie muzyczne też takie spoko jest, bo słyszę takie fajne stereo na słuchawkach. Więc ogólnie jestem pod wrażeniem, jak oni to zrobili. Podoba mi się. Nie wiem, co wy sądzicie, a jeśli już gracie, dajcie znać, co myślicie. Biorę sobie miksturkę. Dobra. Tu jest wyjście. O! Zobaczcie, jakieś światło! Moje zadanie zostało wykonane. Ale super! I co teraz? Wróć do Akary po nagrodę. Mam nadzieję, że chodzi o to w mieście, bo nie pamiętam ich imion. Jest Akara, dobra, mam. Witam! Udało ci się oczyścić siedlisko zła z diabelskiego pomiotu. Pomiotu? Może dzięki tobie zdołam odzyskać wiarę w ludzi. Twoją nagrodą będzie trening umiejętności, którą sobie wybierzesz. Okej, okay, okej. Okay. Miłego dnia. Zara, chwila! Nie chcę resetować nic.
Więc co, jak mam teraz to zrobić, Sara? Co my tu mamy? A to? Ty i członkowie twojej drużyny otrzymujecie mniejsze obrażenia od ognia. Aha, to są takie typowe już pod jakieś obrażenia. A to? Ochrona. Nie, na razie to chyba ofensywne. A to? Co to? No kurde, to jakieś dziwne poświęcenie, że ja dostaję obrażenia. O! Tymczasowo ogłusza przeciwnika uderzeniem tarczy. No, całkiem fajne. A tu? Pocisk świętej energii. Aha, wymagany chyba poziom 6, to nie mogę. Pchnięcie. Aha, później mogę to rozwijać, rozumiem. Kurde, żebym ja wiedział, którą tu drogę wybrać. Przywołuję duchowy młot. Wow, takie AOE. Podoba mi się. To może weźmy na razie sobie to pchnięcie. Później jakoś chyba też... O, fajnie było pokazane, że skończone. A teraz pewnie musimy lecieć do tej dziewczyny, co tam była. Ta łuczniczka. No, musiałem go zabić. Wstał mi na drodze. No to jakżeby inaczej. A ja mam ten cios? Nie. A gdzie ja mam? Zara. Jak ja mam tą umiejętność, tak? Przypisz. O! O, to chodziło mi właśnie, żebym mógł... Jak mam to przypisać? Teraz mam wcisnąć... Kwadrat. Aha, no i super, dobra. Takie cię starczą. Spoko. No i teraz będzie Flavia. Z tego co widzę. Pewnie będzie miała jakieś zadanie dla mnie. No ale zrobimy sobie ten odcinek taki nieco krótszy. Nieco krótszy, prawie 40 minut, ale... chcę zobaczyć, ilu z was będzie oglądało moją grę Diablo 2. Mam nadzieję, że się wam spodoba i że będziemy też grać razem. Że gdzieś tam na serwer będziemy razem wchodzić i je spotykać, więc myślę, że warto oglądać i warto kupić tą grę. Ja będę grał. Mam zamiar przejść Diablo za wszelką cenę. Odbić to sobie, co zmieniło się, co mogłem przejść kiedyś, jak byłem młodym chłopakiem. No i dziękuję wam za oglądanie, jak zwykle. Łapkę w górę zostawcie dla zasięgu, może będzie nas oglądało więcej. I dziękuję wam za subskrypcję. Nie tylko Diablo 2 oczywiście jest na moim kanale, ale także inne gry i niebawem zbliżające się kolejne premiery. Także zachęcam do subskrybowania i dziękuję wam bardzo za tę czynność, bo to przecież największa nagroda, jeśli jest was po prostu więcej, to wiem, że moje materiały się wam w jakiś sposób podobają. W wolnej chwili zajrzyjcie sobie na nasz portal o PlayStation pslive.pl. Odnośnik macie pod filmem. Znajdziecie tam oczywiście nowe informacje o grach, o premierach, więc na pewno coś znajdziecie tam dla siebie
i codziennie można sobie coś fajnego przeczytać. Ja się już z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będę miał następne questy, tym razem od Flavi. No i dzięki za oglądanie. Do następnego po prostu. Trzymajcie się, cześć.